Panie dyrektorze, pierwsza edycja Akademii Wodorowej za nami. Jakie wnioski z niej wyciągnęliście? Pierwsza edycja to była takim projektem pilotażowym, można powiedzieć, bo nie wiedzieliśmy, czego się będzie można spodziewać, czy będą kandydaci do tej akademii, czy będzie zainteresowanie i czy też docelowo ci, którzy ją kończą, po prostu będą w stanie z nami nawiązać współpracę i pomagać nam w realizacji głównych celów. No ale okazało się, że tak, na wszystkie pytania jak gdyby odpowiedź brzmi tak, czyli warto było ją realizować, bo cieszy się od początku dużym zainteresowaniem. Zgłoszenia na etapie rekrutacji, zgłoszeń było coraz więcej. Musieliśmy realizować cały proces oceny, wyboru tej najlepszej trzydziestki. I takie główne wnioski po pierwszej edycji są takie, że warto było ją przeprowadzić. Warto było nawiązać współpracę. Mieliśmy 5 stażystów w ciągu 6 miesięcy na pokładzie w Orlenie. Tak jak dzisiaj mówiłem, na wykładzie inauguracyjnym zaproponowaliśmy im dalszą współpracę, czyli krótko mówiąc oferty pracy docelowo w Orlenie i na szczęście przyjęli, z czego ja się bardzo ucieszyłem, bo będziemy mieli dodatkowe kompetencje i tak naprawdę kadry już nie przyszłości, ale teraźniejszości, które pozwolą nam realizować nasze główne cele. A z takich oczywiście wniosków my chcemy co roku w kolejnych edycjach o stopień na tej drabinie być to coraz wyżej, więc wyciągnęliśmy wnioski, że jeszcze trochę więcej musimy dodać tego aspektu praktycznego, stąd mamy Solarisa, wiodącą firmę w produkcji autobusów wodorowych. Zakład produkcyjny zlokalizowany w Polsce, więc świetna okazja, aby uzupełnić te warsztaty i cały program edukacyjny właśnie o tą wiedzę praktyczną, jak w ogóle działają autobusy wodorowe, ale też jak się je produkuje, jak wygląda cały proces przygotowania, produkcji, uruchomienia tych autobusów, bo to jest cały proces związany z tym, że trzeba zbiorniki napełnić wodorem, on musi być oczywiście czysty, więc trzeba ten proces prowadzić w sposób właściwy, tak aby docelowo autobus, kiedy będzie oddawany do użytkownika, miał pełną funkcjonalność i czysty wodór w zbiornikach. Ile osób bierze udział w tej edycji, w najnowszej edycji Akademii Wodorowej? Tak, tutaj zgodnie z regulaminem przewidywaliśmy 30, no ale tak się złożyło, że trudno było wybrać między tym 30 a 31 uczestnikiem, więc zdecydowaliśmy, że po prostu nie ma co wybierać. To jest sygnał z góry, że trzeba wziąć wszystkich, bo być może właśnie między tymi dwoma uczestnikami rozstrzygnie się to, że któryś z nich będzie docelowo z nami współpracował i przyniesie jakieś bardzo dużą wartość dodaną docelowo w realizacji naszych projektów. Jaki program nauczania mają przewidziane studenci? Co będą robić w trakcie uczestniczenia w Akademii? Tak, tutaj już za tydzień ruszamy z pierwszymi wykładami w Płocku. Będą to takie wykłady mieszane, czyli trochę praktyki. Podzielimy się naszą wiedzą w zakresie produkcji wodoru, jego wykorzystania w zakładzie w Płocku, ale również w zakładzie w Anwilu, a więc zarówno do wykorzystania wodoru w rafinerii, jak również w produkcji nawozów. Nowe rozwiązania, chociażby Hub Włocławek, będą mieli okazję obejrzeć, jak tam za chwilę będzie produkowany wodór jakości automotyw, jak dystrybuowany na nasze stacje, ale również taka praktyczna wiedza, jak budowaliśmy strategię wodorową chociażby, jak odpowiadamy na regulacje wodorowe, a to tylko jest ta pierwsza część wykładu. Następnie kolejne warsztaty w Solarisie, gdzie tak jak mówiłem, będą nasi uczestnicy mogli poznać ten praktyczny aspekt wykorzystania wodoru w autobusach miejskich. Potem Toyota pokaże bardzo szczegółowo Toyota Mirai, czyli pojazd osobowy napędzany wodorem, w jakie są zabezpieczenia, jak właśnie Japończycy podeszli do tego, aby było bezpiecznie, co się stanie, jeżeli na przykład będzie wypadek, czy jest jakieś zagrożenie, że ten wodór się ulotni. To są właśnie takie ciekawostki, które nasi studenci będą mogli poznać. Oczywiście PESA Bydgoszcz opowie, jak tworzyła projekt lokomotywy wodorowej, która już dzisiaj jest w rękach Orlenu. I pozostali nasi partnerzy merytoryczni, czyli Politechnika Gdańska, dużo pokaże, powiedzmy, wiedzy na temat wykorzystania wodoru w elektrolizerach, ich najnowsze projekty laboratoryjne, a więc jak takie projekty badawcze się realizuje. A Politechnika Krakowska opowie o wykorzystaniu wodoru w silnikach. Więc tu jest pełna agenda.
różnorodna i na pewno moim zdaniem na całym świecie, tak zresztą jak powiedział prezes Hydrogen Europe, my, nasza Akademia jest inspiracją do tego, aby Akademia Europejska powstała i będą czerpać jak gdyby wzór i lekcje z naszych osiągnięć czy naszych doświadczeń, co bardzo cieszy, bo jak widać ten dźwięk jest nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jak oceniacie ten projekt? Co Wam się podobało w nim najbardziej? Ja oceniam Akademię 10 na 10, trochę zazdroszczę nowym uczestnikom, że będą mogli to przeżyć jeszcze raz i zarówno wiedza merytoryczna, ale też nowe znajomości i no, wszystko, co było łącznie ze stażem, bo właśnie akurat nasza trójka jest też stażystami, które te staże otrzymaliśmy po Akademii, także myślę, że to było świetne doświadczenie, bardzo mi się podobało. Ja również bardzo polecam Akademię, bardzo mi się podobała. Najfajniejsza rzeczą, którą tam była na tej Akademii, to jest właśnie to, że jest dużo właśnie takiej praktyki, więc można zobaczyć od środka, jak to wygląda, właśnie tak bardziej przemysłowo, niż tylko taka sucha teoria. No, to było bardzo cenne doświadczenie, dużo wiedzy. Też cieszyło mnie to, że to nie był program tylko i wyłącznie skierowany do studentów z nauk technicznych, ale też właśnie do nauk społeczno-ekonomicznych. Także każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie. Też no, jestem zaszczycona, że mogę teraz wejść tutaj w szeregi Orlenu i dalej budować tą gospodarkę wodorową w naszym kraju. No i też wdrażać swoje jakieś tutaj pomysły i też pasje. Przy jakich projektach braliście udział? Bo wiem, że chyba każdy z Was uczestniczył w innym projekcie. Tak, ja akurat zajmowałam się głównie tematami związanymi z nowymi przepisami, legislacją, także zajmowałam się głównie analizą dokumentów, przygotowywaniem różnych podsumowań, raportów, także bardziej ta strona właśnie prawna. Ja zajmuję się taką bardziej techniczną stroną, pracuję obecnie przy paliwach syntetycznych. Staramy się uzyskać niskoemisyjne paliwa syntetyczne dla różnych pojazdów, głównie samolotów i w tym celu również modelujemy te procesy. Tak, u mnie była to głównie wszystkie aspekty związane z koordynacją projektów z Mazowieckiej Doliny Wodorowej i Bursztynowej Doliny Wodorowej, a także wszelkie aspekty związane z importem amoniaku do Polski. Gdybyście mieli zachęcić nowych uczestników przyszłej Akademii Wodorowej do uczestnictwa, to jakich argumentów byście użyli? Powiedziałabym, że jest to idealnie wybalansowana dawka teorii i praktyki, a jednocześnie czas na integrację i rozmowy z innymi młodymi ludźmi, którzy pasjonują się wodorem. I po prostu powiedziałabym, że w wodorze da się zakochać dzięki Akademii. Także tym bym ich przekonała. Otóż moje zdanie na ten temat jest podobne jak koleżanki. Ja również uważam, że jest tu bardzo dobry balans między właśnie tym informacjami, a tą praktyką. To też jest przede wszystkim możliwość poznania naprawdę bardzo ciekawych ludzi z różnych części Polski, dzięki czemu można rozwinąć na przykład kontakty i poznać co kogo kto interesuje i porozmawiać również z pasjonatami tych dziedzin. Tak, myślę, że to jest wspaniały czas na to, żeby poznać innych uczestników Akademii z różnych dziedzin nauki. Także no, najpiękniejsze w sumie było to, że mogliśmy zadawać wiele, wiele pytań i każdy zadawał różne pytania jakby ze swojej dziedziny. Także to bardzo poszerza horyzonty i no, jak i samą wiedzę, więc to jest naprawdę bardzo cenne doświadczenie. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę i życzę oczywiście wspaniałej przyszłości z wodorem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.